A jutro będziemy naprawiali skutera. I skuter przeznaczymy na licytację do kładomani. Tomek Koło. O, takie... I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig. No chodzi za co? A co ze skuterem? Odpalił. Odpalił? A co było, powiedz? Pogłaskałem go trochę. Ale powiedz, co było? Właśnie, sam nie wiem. Aha. Na Kuba. A Tomek będzie jeździł. Siema Tomek. Siema. Siema byku. No chodź na odpalenie skutera. Super. Moduł wypadł z gniazda i wleciał pod tłumik. Tak, wytopiło moduł, ale działa. Wytopiło trochę moduł, ale działa. Siema. Siema. Tomek, słuchaj, wy nie znacie tej historii. To ja wam ją opowiem. Jak? Dlaczego dlaczego uruchomiliśmy skuter i co z nim zrobimy? Nie wiecie. To ja już wam opowiadam tą historię. To jest taka historia. Słuchajcie, 4 lata temu poznałem Filipa. Filip też ma swój kanał, Kładomanie. I wiecie co? W zeszłym roku okazało się, że jest chory. A na co? Na co? No po prostu ze wzrokiem, wiesz, ślepnie. Zmierz noc i po prostu nic nie widzi. Czy ma okulary, czy nie ma okularów. No i potrzeba iluś milionów na to. Taka rzadka to jest choroba. Powiem tak, nie? Pomyślałem sobie, bo otworzyli na Facebooku grupę, gdzie licytują... Zbierają pieniądze i licytacje każdy tam wrzuca, nie? To jest grupa, nie pamiętam jaka, linka na pewno dam w opisie tego filmiku. I postanowiłem, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, no bo tam jakieś plakaty wystawiać, no, czy ten sensu, kalendarze, to bez sensu. Ale mamy ten skuter, ty się zgodziłeś już, no, nie wiem, z tydzień temu. I po prostu ten skuter, był taki warunek, że musimy go uruchomić, musi działać. No i co? I dajemy go na licytację. No tak. Nawet my go nie wstawimy, tylko po prostu przekażemy Filipowi zdjęcia i Filip to zamieści. Czyli zapraszam do licytowania dla Filipa. Kuba. Niech idzie jak... No jak... Co ty na to? No git! No nie, no powiedz. Dobry pomysł. Dobry pomysł? Dobry. Pewnie, każdy pieniądz się liczy, niech idzie. Bo i tak miał odejść od nas, i tak miało być, nie? Jasne. No. Czyli co, robimy zdjęcia i wysyłamy do Filipa. O, Filip dzwoni. Siema Filip. Hejos. No dzwoniłem, słuchaj ty, odpaliliśmy skutera. Wysyłam ci dzisiaj foty. Filmik też zrobię, wiesz. Jeszcze jakbyś mógł mi tego linka podesłać do grupy i do licytacji i też, wiesz, to do zbiórki, nie? I wjechał.
tylko odbiór, to wtedy u nas, nie? Tak, taka sytuacja. Ale najważniejsze, że chodzi. Wiesz co, moduł spadł i trochę się tam coś rozłączyło i dlatego nie odpalał. Trochę się przypalił na wydechu. Ale działa. No, skuter enduro. No, teraz. No, siemanko. Pozdrowianka dla wszystkich. Można skuterem? Wszystko można. No dobra, dobra. No ale mówię, z takimi wiadomościami to trzeba rano, nie? Od razu, jak już, bo teraz właśnie odpalił. No dobra. No to o czym się... No właśnie, to udostępniajcie po prostu tą grupę i zbiórkę. I razem możemy wszystko, bo samemu to się nic nie zrobi. Poczekaj, dam cię do mikrofonu, to jeszcze raz powiedz. Incytacja, zbiórka, leczenie Filipa. Zwrotnienie barwnikowe siatkówki. Grupa na Facebooku. Zapraszamy na Facebooka. O właśnie tak, no tak. Tylko musisz go utrzymać jeszcze. Zapraszamy na zbiórkę do Filipa na Facebooka. Będzie wystawiony nasz skuter enduro. Znany z filmików. Ostatnie pożegnanie ze skuterkiem. W dobre ręce pójdzie na pewno. Na pewno. Tak. I Tomek w koło. O, takie coś! Tak, tak, takie coś! Byłem za nim tam. Ale co, dałbyś sobie radę przejechać się nim? No! Dobra. No patrz, lekko go pochylę. Oj, aha, no tak. Lekko. Jedną nogą sięgniesz, no pewnie. Nie muszę dwoma. No. To co, byki, lecicie? To nara. Tata! Tak? Jak ja będę jeździł, to musisz na niego wsiąść i spróbować na koło dać. Nie, bo to on idzie już. Nie, to już oddajemy, przekazujemy. Jedynie ty możesz się przejechać. Nie? Pożegnalna jazda. Już nie, pożegnalna nie, jazda. Nie, głupawki nie ma na skuterze. No. Będziesz się dobrze czuł, to idzie może nawet. Cel, to nie można, to może nawet i jutro. Bo ja jutro śnieg spadnie, to akurat będziesz miał. Nie można go. Super wypas na skuterze. O, ja bym szedł na tego. Zaliczysz na, taką, że. Na Kajosa bym poszedł. Orła. No dobra, ale to jutro po szkole. Jak się tata będzie dobrze czuł. No. Taki warunek. Kuba, nie przewróć się, postaw go na... A, Tomek, jeszcze go schowajcie. Na razie niech idzie na swoje odosobnione miejsce. I czeka na... Albo dobra, trzymaj, nie, bo go tak wepnę, jak go wyciągaliśmy. Ło! Nara. Nara, Tomek, hejos. Nara, hejos. Będzie tu gleba, mówię wam. Już ma dosyć. Nie chcę, żebym następnych rzeczy mu wymyślił. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.